Wiadukt kolejowy jest w fatalnym stanie, dlatego sam remont nie wystarczy. Musi on być rozebrany i wybudowany na nowo. Czeka nas kilka miesięcy utrudnień, musimy sobie zdawać z tego sprawę, natomiast jak Państwo widzicie, stan techniczny tego wiaduktu jest okropny. Już dłużej nie można było czekać na jego remont. Zamknięcie jednej z głównych ulic Głogowa będzie uciążliwe dla kierowców. Utrudnienia czekają także pieszych. Kłopot to zawsze jest, nie? Tak, a jak trzeba, to trzeba, nie? To trochę tak, ale no muszą zrobić, nie? Najwyższy czas, żeby zrobili. Wyznaczono już objazdy ulicą Kolejową, Żarkowską i Szczyglicką. Największy problem mogą mieć kierowcy ciężarówek. Codziennie przez Rudnowską przejeżdża ich ponad 100. Codziennie tu jestem. To będzie dla Pana jakieś utrudnienie? No na pewno, bo ta ulica jest cała moja. Ja tu mam wszystkie firmy. Zamierzamy to zrobić w taki sposób, żeby ulica Kolejowa dopuszczała tonaż 5 ton na jedną oś, natomiast ulica Żarkowska, żeby tam tonażu nie było ograniczeń, jeżeli okaże się, że są jakieś problemy, będziemy elastycznie na bieżąco reagować. Przy okazji budowy wiaduktu wyremontowana zostanie ulica Rudnowska. Wchodzimy z naszą dużą inwestycją, czyli remontem nawierzchni ulicy Rudnowskiej i chodników. Budowa wiaduktu ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Inwestycja jest realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.